Siemano, w kolejnym odcinku z Harry Potterem. Idziemy się uczyć pojedynkować na wielką salę, z tego co pamiętam. No Ron, gościu, tutaj takie jakieś okazje na salę, jak trafiłeś. A, tu już będę musiał wrócić, bo to trzeba znieść te zaklęcia z kochania. Nie doskoczę niestety, za wysoko nie skaczę. Tu miał może miotełkę, to jeszcze. Będę się pojedynkować, jestem ciekawy, jak wyglądają te pojedynki. Jeśli mógł z kimś po... zobaczymy co ono do schadzowania. Mam korę drzewa Wigger. Tylko powąchaj. Mi te kory. Tracisz świetną dzięki, okazję. Jak sobie chcesz. Nie tylko gruby towar bierzemy. O! Znaleźliśmy. Po fasolełki. Coś jeszcze w skrzyni. Też fasolki. Nie. Poeksplorujemy jeszcze trochę, bo tutaj coś znajdę. O, tu nic nie ma. A tak dużo miejsca, myślę, że coś tu znajdę. Chyba idziemy z Ronem się pić. Czy wszyscy mnie widzą? Czy wszyscy mnie słyszą? Znakomicie! Założyłem klub pojedynków, by nauczyć was samoobrony. Spotkania klubu będą codziennie w przedsionku obok wielkiej sali. Klub pojedynków. W czarodziejskim pojedynku celem jest unieszkodliwienie przeciwnika. W pojedynkach możecie używać trzech zaklęć. Rictu Sempra przewraca przeciwnika i odbiera mu energię. Mimble Wimble, które nie pozwala Mimble przeciwnikowi Wimble poprawnie rzucić następnego zaklęcia. Jarmus, które odbija zaklęcie z powrotem do przeciwnika. By wybrać zaklęcie, przeglądaj je za pomocą klawisza spacji lub prawego przycisku myszy. By rzucić wybrane zaklęcie na przeciwnika, wciśnij lewy przycisk myszy. Przytrzymując przycisk dłużej, możesz dodać więcej mocy zaklęciom Rictu Sempra i Mimble Wimble. Mimble Wimble. By przystąpić do pojedynku, trzeba wyłożyć trochę fasolek Bertiego Bota. Zwycięzca zabiera fasolki przeciwnika. By przystąpić do pojedynku, należy wnieść opłatę w fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Im bardziej zaawansowany pojedynek, tym więcej fasolek trzeba wpłacić. Jeżeli można wygrasz wygrać fasolek pojedynek dużo w pierwszej tutaj turze, zdobędziesz wszystkie fasolki przeciwnika. By wyzwać ucznia na pojedynek, wystarczy do niego podejść. Jeśli masz dość fasolek, zostaniesz zaproszony na pojedynek. Mój asystent, profesor Snape... Jestem nauczycielem, a nie twoim asystentem. Powiedział mi, że zna się odrobinę na pojedynkach i zgodził się obserwować wasze. A teraz krótka demonstracja. Panie Potter, o, będę się może spróbuje pan z panem Weasleyem? Nie sądzę. Czas podzielić drużynę marzeń. Panie Malfoy, proszę tutaj. Pierwszy pojedynek z Malfoyem. Zobaczymy, czy poradzi pan sobie ze słynnym Potterem. Danie ci łupnia będzie czystą przyjemnością. Bardzo dobrze. Różdżki w gotowości? Kiedy doliczę do trzech? Boisz się, Potter? To trzeba wygrać. Chciałbyś. Raz, dwa i trzy. Dzisiaj, Potter, masz zaszczyt pojedynku z reprezentantem Wielkiego Domu Slytherinu. Tak to działa. Tu sęgra. Z Expelliarmus, dobra. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Co, Potter? Tu sęgra. Nie pozwól, by Potter cię dopadł. Paruj ciosy. Ciach. A może... Tu sęgra. O ty, odbija dziad. Harry Potter pokonał ślizgona. Masło. Za rozczarowanie. Masło. Ładnie nie trafił, więc to... O, to jakiś... Serpensortia. Co to jest? Ościu. Zostaw mnie!
Co to było? Czy Harry właśnie syczał? O rany! Lol. To nie mógł być... Niemożliwe. Nie on! Nice. Syczałem i się obstrał wąż. Jesteś wężousty, Harry. Umiesz rozmawiać z wężami. Co? Wężousty. Ale Harry, przecież z tego słynął Salazar Slytherin. Z rozmawiania z wężami. O nie! No właśnie. Teraz cała szkoła myśli, że jesteś jego potomkiem. Czy coś. Ale przecież nie jestem. A zresztą. Zobaczymy się później, Harry. Do widzenia, Harry. No Eldo, to teraz co mamy robić? W sumie nie chcesz mieć informacji żadnych? Tej nocy Harry długo leżał. A teraz chwila rozmyślań. I rozmyślał, czyżby był potomkiem Salazara Slytherina? Nie zobaczymy się na lekcji zielarstwa. Będę pracować nad eliksirem wielosokowym w łazience jęczącej Marty. Nie mogę uwierzyć, że Hermiona opuszcza lekcję. Lepiej chodźmy już na zielarstwo. Harry, szybko! O, teraz się będziemy uczyć tego... Podobno twoja blizna porusza się jak wąż. Będziemy się uczyć, żeby tam te krzaki rozwalić chyba. Cyk, cyk, cyk. Mi się wydaje. Mamy coś do sprzedania. Kurde, dużo tych gości. Może mały interesik, Harry? Co masz? Nie. Mam śluz gumochłona. Dawno nie widziałem takiego dobrego. Tracisz świetną okazję, ale jak sobie chcesz. Śluzy. Nie potrzebuję. Tak mi przykro. Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. Ale o humorę. Pierwszy raz to nic nie ma. Po co stoi sprzedajnic nie ma Insta? Dobra, fasolki zbieramy. Dobra, nie dało się przejść. Witajcie na drugim roku zielarstwa. Jeśli ktoś mnie zapomniał, to jestem profesor Sprout. Zabierzmy się od razu do roboty. Dzisiaj nauczę was Defendo, zaklęcia odcinającego. Harry Potter, czy zechciałby pan wyjść na środek i jako pierwszy nauczyć się zaklęcia? Bardzo chętnie, profesor Sprout. Udajesz Hermionę, czy co? Teraz, panie Potter, dobra, uczymy proszę się skupić wzrok na symbolu przed panem. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół znaku. Kiedy znajdzie się bezpośrednio nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz. No, okay. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz być dokładny, by przejść dalej. Pierwsza runda, start! Nie, te czarowania są łatwe. W tamtej części, tak mi się wydaje. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. Pięć punktów dla Gryffindoru. Druga runda. Start! Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 10 punktów dla Gryffindoru. Trzecia runda, start! O. Znakomicie! Max. Zrobiłeś wszystkie ćwiczenia w świetnym stylu. Łatwa maturka. 15 punktów dla Gryffindoru. Opanowałeś Defendo, Harry. Zasadziliśmy dzisiaj nasiona chwały. A teraz przejdźmy do wyzwania Defendo. No, wyzwanie. Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Defendo.
Żeby je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się w korytarzu zaraz nad tobą. Muszę znaleźć, ale gdzie jest? No. Chodź. Postaraj się dotrzeć do niej jak najszybciej. Jeśli twój czas skończy się, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz też mniejsze gwiazdki. Dadzą ci trochę czasu i poprawią wynik. Radzę, byś spróbował znaleźć wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Dobra, no to ogarniam już, kobieta. Szybko. Mów w drogę. Czekamy ukrytych tych po drodze. Także było. Solki. Dobra. Czy ślimaka wrzucić? No jeszcze nie wiem po co. Teraz się dowie. O! Jest mnie. Jak po prostu spido. Wszędzie pewnie coś będzie, to później. Bierzmy już sobie wesołełki. Chyba wszedłem. A to mi zniknęło. O kurde, że... Wciąż jeszcze nie zabiłem cię. Dostałem coś, by zabić, to było mu ciężko. Nintendo? Przecina też sznury podtrzymujące różne przedmioty. Czyli Defendo tam mogą użyć, co wcześniej byłem. Będę wiedział teraz. Żaba. Grzyby Horklumpy wyrzucają czasami chmury trującego gazu. Unikaj ich lub przecinaj ich nogi za pomocą Defendo. Okej. Znaczy, no po prostu rzucałem gaz. Kiedy oddzielisz kapelusz Horklumpa od nogi, możesz go wziąć i rzucić nim. Aha, ale po co mnie rzucać? Po co mnie rzucać? A to mógł przeciąć. Okej. A w taki sposób. Patrzeć. Dobra. Aj, tutaj. Dobra. Zostało się. Pozowa karta. Właśnie kumochłona. O, przesuł się jaśnie. Jest. Co? Okej. Coś... Gwiazdka mi się wstała. Idziemy dalej.
Tutaj fasolki. Mujące kolczaste rośliny strzelają kolcami, kiedy podejdziesz za blisko. Unikam ich, albo przecinam ich kolegi za pomocą defendów. Rozcinałem, proszę sprawdzić, czy czegoś tu nie ma ukrytego? Nie. Wchodzimy. Rozcinałem, nic tu nie ma. To winda trochę. I zobaczymy. Dobra, jesteśmy. Zbiły się drzwi na dole. A tu też jeszcze jest. Sprawdzimy. Czy tu mogę spać? O, tak, a to trzeba. No, czyli w taki sposób. Można było sobie wziąć żabę. Fasolki. Cztery aż z rycerza, trwa rekord. Można także wykorzystać do przeciwania innych rzeczy. Wypróbuj je na tamtej fajniczyny. O, dobra, doskocze. Nic nie ma, dziwne. Myślę, że... Teraz coś tam. Ale spaliłem. O, lipa. To już się cofnę, chyba że... Warto użyć jakąś kartę, zabiję się specjalnie. To dość blisko sobie. Ładnie. No tu blisko sobie, więc możemy to zrobić. No to mogło coś być przydatnego na tej górze. Nie chcę zmienić. Może jakaś srebrna karta. Czy na razie tutaj nie jest tutaj. A gwiazdka. Więcej punktów. Teraz spadamy. Jeszcze tu coś jest. Zajęcia masz to? O. Do. Mam, więc nie widzę, a to zrzucić. Czy się otworzyło coś? Jestem pewien. Może tak? Animacja się ucięła. Może... Aha, dobra, teraz się otworzy. Następna karta. O, tak myślałem. Właśnie nie mam już srebrnych kart. Srebrnych kart. Sześć tylko? Myślałem, że więcej. Od 10 chyba się otwiera, tak? Tam drzwi. Może będziemy mieć więcej. Się rozbijamy. Trzeba też, żeby on już skakał. O, fajnie. Nie ciągle ta mikstura się sama używa, ja nie... Nie używam. Dziur.
Ale do przeżycia. Idę. Ruszaj, nie chcę się ruszać. Dobra, przybyliśmy. Mam safe. Wiecznie. Żeby... Przelecieliśmy szybko. Zabijamy głowa i... Nie wiem po co... O, pęki mnie... Chcemy je. Nie wiem po co jeszcze... Ale nie, skoro... Będziemy się z powrotem. Halo. Tam to nie działa, nie wiem. Zobacz, jest to żywy. Przejdziemy. To jest jadowita tentakula. Nie zbliżaj się do niej mocno bliżej. Za pomocą Defendo możesz ją oszołomić i odcinać jej macki. No. A koron. A ta raczej nie. Przejść bezpiecznie. No dziadu mnie rzucę. Weź się uspokój, gościu. Nie mogę trafić. Idziemy dalej na razie po prostu. Jeden dostałem. A w taki sposób. Ja już ogarniam. Teraz się z tym gościem podoczymy. I to coś było. Się zabij, zabijcie mnie. No, zabijcie mnie, bo ja chcę. Było 100%, bo ja dwa razy szybciej teraz. No to chyba 100%. Nie używaj się mikstury. Co jest? I co używa tej mikstury? Boże, co to jest? Dlaczego się sam używa? Nie, myślę, że jakbym mam respę, bo odmówię. Zważywiłem, bo to nie zebrałem tego... czegoś. Już przydatne. Tego robię, co... Ja będę nic nie dadzą. Dobra, zbieramy. To jest jadowita tentakula. Nie zbliżaj się do niej, mocno gryzie. Za pomocą Defendo możesz ją oszołomić, odcinać jej macki. Czy mi coś? Coś się zbugowało. Całki bierzemy. Ty. Odcięto, okej. Okay. Mamy gwiazdkę. Teraz najpierw wejdę tutaj. Bultrak? Jest, to duchy chroniące drzewa Wigen. Jeśli rzucisz na nie Defendo 3 razy, zniknę. Tak myślałem, że coś tu będzie. Kurde, duże. Właśnie takie duże się nie spodziewałem, tak co nie. Karta to jednak gwiazdka, więc to dość poważnie, dobrze, że... Nie żałuję, że się cofnąłem. Nie żałuję. Było warto.
Tak. I to widzenie. To już jest przejście. Okej. Już spokój. Będą. Co tu jest? A ślimaka trzeba wrzucić. Dobra. Skip. Raz. Jest drugie miejsce. Dobra, rzucamy go. Dobra, hop, siup. I idziemy. Co tu mamy dalej? Patrzymy na to. Znaczy? Nie wiem, dziwne to jest. Czy to miejsce, czy to stoi? Skarb z Defender. Czy w drugą stronę tam coś się dało iść? Czy pewnie to zniknie? Pewnie zniknie. Nie wiem. Most? Na pewno coś tam było z tym Dumos. Ale nie wiem za bardzo co. Tylko co byś pokazał do czego. Z tej strony się. O, coś dziwnego. Nigdzie nic nie ma. No weźmiemy jeszcze raz, żeby szybko pójdę, żeby miał na dłużej tego Lumosa. I na pewno nic nie było, jak szliśmy. A nic nie ma. Dziwne, dziwne, dziwne. Nie wiem, nie pokazał, nie zauważyłem albo nie wiem. Co ten Lumos miał do przekazania? Przedniej. Mam tylko kilka znaleźliśmy, a tu jest taka karta. Żaby są dobre akurat. Chodzi. Mamy save'a. Ślimaka. O Boga. Co nam pokaże Lumos? Jeszcze coś się... Okej. Zuja. Okej. Ślimaka wrzucamy ślimaka.
ślimak. Ty. Ślimak. Chyba aż chodzi. Dobrze, otworzysz, czy tego ślimaka trzeba wepchnąć tam, w taką dziurę. Odkryliśmy. Ktoś nie ma tak jak w tą pojedynkę, a że jak dłużej przytrzymasz czar, to mocniej działa, bo w takich przypadkach się przydało, tak. Wyrgać go, o fuck. Wyrgać go po trochu. Będę przylepał przez całą mapę. Dobra, to już skrzynka. Mam srebrną kartę. Superancko. Taka muzyka nastrojowa. Akcja. Reanimacja. Biegniemy. O, mamy gwiazdkę już. Tu jeszcze żaba. Czy coś tu znajdziemy? Czy nie? A te żaby skaczą. Zobaczymy. Jest jeszcze coś. Wysoki. Znakomicie, mamy panie Potter. Ukończył pan wyzwanie Mendo. Czas, jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. Ja wszystkie gwiazdki zebraliśmy, nie liczyłem. Jednej gwiazdki zabrakło, bo długie, strasznie długie była ta misja ogólnie. 13-14 gwiazdek aż można było zabrać. Tutaj coś się zatrzymał od razu. O kurde, nie wiem, czy chcę chodzić. No to co wcześniej mogliśmy zrobić, bo nie znaleźliśmy czary, to teraz co teraz zrobimy? Co nam ten Lumos dał? Nie wiem. Zobaczę tylko. To jest sala pani. Witam ponownie, Harry Potterze. Jeśli pobijesz swój rekord, przyznam ci więcej punktów. Powodzenia. Zaczynamy? Nie, nie chcę pobijać rekordu. Gotowy? Start! Na tym kończymy ten odcinek, skończyliśmy się czaru. Zobaczymy w kolejnych odcinkach.